Które zdanie jest poprawne? Jaj jem? Czy może jaj jem? A co jeżeli zmienimy czasownik? Jaj kom Czy może jaj kom rjemme"? W pierwszym przypadku jest to oczywiście jaj ar jem, jaj ar jemme", a w drugim jaj kom rjem". Dlaczego? O tym dowiesz się już za chwilę w tej krótkiej lekcji norweskiego. Zapraszam. Przysłówki miejsca w języku norweskim mają bardzo często dwie formy. Tak więc jem znaczy do domu, a jemme znaczy w domu. Dlatego też powiemy jaj hjem, jaj er jemme. Przychodzę do domu. Jestem w domu. Ćwiczymy. Iść do domu to o Ogłujem. Jak powiedzielibyście idziesz do domu? Dygorjem. Dygorjem. Idziesz do domu? Goldujem? Goldujem? Przypomnę, że pytania tworzymy poprzez zastosowanie inwersji. Najpierw wstawiamy czasownik gór, później nasz podmiot du, no i cała reszta. W tym przypadku jem. Goldujem? Idziesz do domu? Kiedy? To po norwesku nor. Nor. Jak zapytacie, kiedy idziesz do domu? Nor gordojęm. Nor gordujem. A jak powiedzielibyście? idź do domu. Go jem. Go jem. Żeby zapytać, musisz. Mówimy młody. Młody. Jak więc zapytalibyście, musisz iść do domu? Młody gojem. Młody gojem. A jak powiedzielibyście, muszę do domu? Jaj, jem. Jaj, jem. Po pracy to po norwesku eteriob. Eteriob. Jak powiemy, muszą do domu po pracy. Jaj, jem, eteriob. Jaj, jem, etter job. Job. Robić zakupy to po norwesku o handle. O handle. Możemy sobie skojarzyć z handlowaniem. O handle. To robić zakupy. Powiedzcie teraz: Robię zakupy. Jaj Handler. Po drodze do domu to powajen jem. Powajen jem. Jak powiedzielibyście Robią zawsze zakupy po drodze do domu? Jej hondler alty powajen Jej Je alltid på powajen jem. A jak powiemy Muszę zrobić zakupy po drodze do domu. Jaj mu handle po niem, Jaj mu handle po Robisz zawsze zakupy po drodze do domu? Handler du do alt. Ty powojeniem? Handler du Alty powojeniem? Być w domu to uware, jem. Uware, jem. W czasie teraźniejszym powiemy ar, jem. Jak zatem powiedzielibyśmy: Jestem w domu. Jajar jemme. Jar jemme. Wieczorem, dzisiejszego wieczoru, to po norwesku ikfel. Ikvel. D jest nieme. Mówimy ikfel. Jak zapytalibyście? Jesteście w domu wieczorem? Orderejem i ikvel? order Wkrótce, czy też niebawem, to po norwesku snarch. Jak powiedzielibyśmy, nie ma nas w domu teraz, ale przychodzimy do domu wkrótce. Vi er ikke hjemme nå, men vi Zostawać to po norwesku, obli. obli. Jak powiedzielibyście, zostają w domu. Jaj, blir, jem. Jaj, blir, hjemme". Zostajesz w domu dzisiaj?

Chcesz jeść w domu czy w restauracji? Wildyspise du eller på restaurang? Vill eller på restaurant? jak powiedzielibyście? Jemy zawsze w domu. Wispiser Alti Alti Chodzić na siłownię to ogło po gim. Ogó po gim. Jak powiedzielibyście, nie chodzę na siłownię, trenuję w domu. Jaj gorikie bogium. E trener Jaj gorikie bogium. E trener Jedzenie to mat. Mat. Nie mamy jedzenia w domu. Musimy zrobić zakupy po drodze do domu. Wie mat jemme. Wie handle jem. mot handle po Słów takich jak jem oraz jemmy jest dużo, dużo więcej. Pomawiamy je szczegółowo w naszym kursie wideo Norweski od podstaw. Link do kursu znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Do zobaczenia niebawem.